Cześć i czołem, witam Was w tym odcinku na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Kto nie zostawi łapki w górę, nie jest moim prawdziwym widzem. Zapraszam Was na mój serwer na Discordzie, gdzie linka znajdziecie poniżej w opisie tego filmu. Oraz pozdrawiam sponsorów dzisiejszego odcinka, którzy ostatnio zostawili subskrypcję na moim kanale, więc jeżeli chcecie tutaj znaleźć, to koniecznie zostawcie suba z dzwonkiem. A teraz już przejdźmy do tego filmu. Jak słyszycie, z moim głosem nie jest lepiej przez chorobę, a jest znacznie gorzej. Więc jeżeli Wam uszy opadają i więdną, to ściszcie mnie tak troszeczkę o ton, bo sama dobrze się z tym nie czuję, ale jak mamy daily na kanale, no to jakoś muszę sobie poradzić. Dlatego też dzisiaj znowu niestety, ale nie będzie wymagającego filmu, bo nie chcę, żebyście słuchali przez na przykład taki cały eksperyment społeczny mojego piszczenia. I zapytałam się Was na Movister Planet, o czym chcecie dzisiaj odcinek. I szczerze mówiąc, jest godzina 12 i mało osób mi odpisało, ale jakaś tutaj osoba także odpisała, że fajnie by było, jakbym pooceniała luki widzów. Stwierdziłam, że może być to całkiem dobry pomysł, więc jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków, to dajcie znać poniżej w komentarzu oraz napiszcie swój nick, żebym to właśnie w następnym takim filmie oceniła waszego luka. Nie no, uwielbiam ten głos po prostu. A w dzisiejszym filmie będę brała niki z mojego serwera na Discordzie z kategorii losowania, gdzie głównie odbywają się losowania związane z Movister Planet i po prostu będę sobie losowała i wybierała osoby, którym luki ocenimy, więc zacznijmy. Także w komentarzu możecie pisać numerki i oceniać luki razem ze mną. Pierwsza osoba to ByfyFyLila1, ma ona 13 poziom oraz dość takiego prostego luka. Jak na takiego prostego luka bardzo fajnie wygląda. Ja bym ewentualnie zmieniła tylko i wyłącznie usta, ponieważ takich nie lubię, a całego luka oceniam 7 na 10. Druga osoba, która została przeze mnie wylosowana, to OlaOlaOlaf. Ma ona 15 poziom, ma na sobie halloweenowe oczy i uważam, że halloweenowe oczy do zwykłego luka nie bardzo pasują. Dla mnie troszeczkę za ciemne usta, ale cały look też jest taki całkiem prosty i oceniam go również 7 na 10. Trzecia osoba to miętowy lisek 3. Ta osoba ma trochę wyższy poziom niż poprzednie, a mianowicie 20. Tutaj już na looku widzimy, że trochę więcej się tutaj dzieje. Ma także zawarte bardzo ładne kolory i jest tutaj taki bardziej już halloweenowy look. Strasznie mi się on podoba i oceniam go 10 na 10. Dam grafa, bo czemu nie? Kolejną osobą będzie Lamka22. Ona ma niestety, ale najniższy poziom z osób, które udało mi się tutaj wylosować i ma poziom 10. Niestety za dużo w tym looku tutaj się nie dzieje i jest to look, który nie bardzo mi się podoba. Uważam, że wszystkiego jest tutaj po prostu za dużo, jeżeli chodzi o wzory i kolory. Może nie do końca kolory, ale same wzory, ponieważ mamy tutaj takie bardzo wzorzyste spodnie oraz koszulkę z duszkiem i napisem. Także nie podoba mi się kolor tej skóry, jak i usta. Więc luka oceniam 2 na 10. Następnie mamy osobę o niku Aleusz 3. Ta osoba ma bardzo wysoki poziom, ponieważ jest to poziom 39. Luk jest w sumie w takim mniej więcej jednolitym kolorze, ale całkiem ładnie się on prezentuje. W sumie ja na sobie też teraz mam taki basic look. Czasami lubię takie robić, ale wolę te looki, gdzie wszystkiego jest więcej. Szczerze zmieniłabym troszeczkę odcień skóry, żeby tak wszystko się ze sobą nie zlewało. Może po prostu na trochę jaśniejszy. Ale ogólnie looka oceniam 7 na 10. Neoshai jest kolejną osobą do ocenienia. Ma ona 14 poziom i w tym looku już troszeczkę więcej się dzieje. Mamy połączenie dwóch kolorów, głównie dwóch kolorów, czyli fioletowy i biały oraz jakiś odcień włosów. Nie, no nie wytrzymam zaraz z tym głosem i kaszlem. Poświęcam dla Was, naprawdę. Musicie to docenić łapką w górę i suby. U góry bardziej przeważa kolor fioletowy, więc ja osobiście dałabym także buty w tym kolorze. Całego looka oceniam 5,5 na 10. Następną osobą jest Victoria Kotek 103. Tą osobę posiadam znajomych i ma 19 poziom. Przeważa tutaj kolor pomarańczowy, takie w sumie jesienne kolory. Osobiście nie bardzo mi się podoba ten look. Zmieniłabym na pewno ten sweter i looka oceniam 4 na 10. Kolejna osoba to Kulka 1561, ma ona 16 poziom. I tutaj też mamy takiego spokojnego basic looka. Tak naprawdę są kolczyki, włosy, koszulka, spodnie i buciki. Za dużo tutaj się nie dzieje. Na pewno zmieniłabym kolor włosów albo dodała jakieś inne. Fajnie do tego wyglądałby jeszcze jakiś płaszczyk bądź sweterek. I całego looka oceniam 5 na 10. Następnie ocenimy looka Marysi 3788. Ma ona 12 poziom i już widzę, że nie. Totalnie nie podobają mi się usta i połączenie ubrań, które ma na sobie. Znaczy,
wszystko wyglądałoby ok, gdyby nie to, że ma te kabaretki na nogach, a pod spodem jeszcze niebieskie jakieś rzeczy. Kolor skóry mi nie odpowiada do tego looka, a szczególnie te usta. Oceniam tego looka 2 na 10. Miał Mix to kolejna osoba, której ocenimy looka. Ale powiem szczerze, że no jest tutaj tylko osoba z Blockstar Planet, więc niestety nie ma co tu oceniać. Dobra, mój głos troszkę odpoczął. Mam nadzieję, że teraz nie będzie aż tak słychać mojej chrypy, bo niby trochę mi się poprawiło, ale niby też nie. I tak jak wcześniej napisałam, w jednym momencie filmu na samym końcu będziecie mieli mój super kaszel, który powycinałam z filmu, więc mam nadzieję, że troszkę się pośmiejecie ze mnie i tak dalej. A teraz przejdźmy dalej. Następną osobą będzie kolorowa Ola 123. Ma też dość niski poziom, a mianowicie 10. I już z góry mogę powiedzieć, że look nie bardzo mi się podoba, ponieważ włosy gold mi się ogólnie nie podobają. Usta oczywiście też dałabym inne. Spodnie to już nawet nie wspomnę i looka oceniam 1 na 10. Kolejna osoba to Unikatka i ma ona 6 poziom i także jest to dość mały poziom, ale powiem, że jak na tak niski poziom całkiem ładnie zrobiła swojego looka. Połączenie kolorów bardzo, ale to bardzo fajne. Jedyne, co bym zmieniła, to usta, bo ja nie trawię ust na Movistar Planet w większości, ale ogólnie całego looka oceniam 8 na 10 i pokażę Wam teraz, które usta jako jedyne trawię na Movistar Planet, a Wy w komentarzu możecie napisać, jakie Wy usta najbardziej lubicie, ale powiem Wam szczerze, że ust, które lubię, jest mało. Między innymi usta, które lubię, to są te, których kiedyś nienawidziłam, ale teraz jakoś do niektórych looków mi się one po prostu spodobały. I właśnie są to te usta, szczególnie w tym kolorze. No i co się z tym łączy, to także te, tylko że tu są dwa kolory. Ewentualnie jeszcze trawię te usta dla VIP-ów, ale o wiele bardziej podobają mi się takie same usta, tylko z dołeczkami. To są chyba moje w ogóle ulubione usta na Movistar Planet. Najładniejsze i najczęściej je używam, tak samo najczęściej używam te. Oceńmy sobie jeszcze kilka looków i będzie to look Galaxy. Także dość mały poziom, poziom 9. Ta sukienka kojarzy mi się tylko z sukienką za level, więc też nie bardzo mi się podoba, ale ogólnie fajnie połączyłaś te dodatki do tego, więc ogólnie looka oceniłabym 5 na 10. Sherlock będzie następną osobą i ma ona 14 poziom. Look w takim bardziej mroczniejszym stylu, także możemy z animacją połączyć to w stylu halloweenowym, tak jak z tym, co ma na czole na przykład. Znowu usta, za którymi nie przepadam, ale do tego looka wyglądają całkiem spoko. Połączenie ubrań też całkiem okej, tylko dałabym inny kolor butów i spodnie dałabym całe czarne. No i ewentualnie inny kolor włosów, albo po prostu włosy zmienić, bo ja nie lubię tych włosów, ale całego looka oceniam 6 na 10. I myślę, że to już będzie ostatnia osoba, której ocenimy looka, czyli Pawiki jest naj. Ma ona 15 poziom, ma nawet VIP-a. Look też wzorowany na taki Halloween. Kolor w ogóle strasznie jaskrawy, jeżeli chodzi o ten różowy, fioletowy, nie wiem jaki to jest do końca, tak bardziej chyba różowy, bo ja mam trochę inne kolory na monitorze niż Wy widzicie. Troszkę za dużo tych rzeczy moim zdaniem na sobie. Chociaż jakby zmieniła kolory, to jeszcze byłoby to ok. Właśnie tak samo jak w przypadku tam kilka looków wcześniej, osoba ma na sobie kabaretki i te dodatki na nogę i tak nie bardzo mi to współgra, jeżeli te kolory są inne, ale całego looka oceniam 7 na 10. Więc w tym odcinku byłoby to na tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Chciałabym pozdrowić osoby za donate poza live'em, ale nadal nikt mi nie dał, więc jeżeli chcesz być osobą, która takiego da, no to masz linka w opisie. Oraz pozdrawiam osoby, które dały mi coś z kolekcji Drip bądź Pixel na konto kolekcja Klali, więc ja się z Wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku, więc cześć! Ojej. Nie widać.